miłym dniu mam przyjemność przywitać pana dyrektora, grono pedagogiczne oraz wszystkich obecnych uczniów i gości. Na corocznych obchodach pierwszego dnia wiosny. Tematem dzisiejszej imprezy są ludzie, style epoki, którą prowadzić będą Jakub Drużyński oraz Joanna Sobczyk. Dziś w programie przewidujemy wiele konkurencji międzyklasowych, które oceniać będzie jury w składzie pani profesor Ewa Malinowska, pani profesor Agnieszka Paczek, pani profesor Krzysztof Orbańska-Włoch oraz pani Teresa Piątkowska z Ekonomii Szkoły. Czas na pierwszą konkurencję, którą jest poza stronę. Prosimy o wytypowanie z każdej klasy po dwóch uczestników. Konkurencja będzie trwała 3 minuty. Ej, jak to się tańczy? No przytulanego na dół. No. Dobra, trzeba zacząć robić coś takiego niepowtarzalnego. Bo to trzeba odbyć przyszły fajreczki. Oh!
Dziękujemy, gratulujemy wszystkim klasom, wielkie brawa. Czas na trzecią konferencję, która została podzielona na dwie części. Każda z klas przedstawi nam scenkę dotyczącą wylosowanej przez nich epoki. Pierwszą scenkę przedstawi nam klasa druga gimnazjum. Show but you get it ready now.
klasy drugą AC, która przedstawi dwie scenki. Już, wystarczy, mój drogi przyjacielu. Dzięki za tę piosenkę, wierny przydupasie. Proszę, zawołaj mi tu Michael Angelo. Zabiłeś, ojcze chrzestny. To może Donatello. Zabiłeś, ojcze chrzestny. To Raffaello. Zjadłeś, ojcze chrzestny. To może... Oczywiście, ojcze chrzestny. Ojcze chrzestny, przyszedł Giovanni. Wołaj! Co cię sprowadza, mój drogi przyjacielu? Przyszedłem poślubić twoją córkę, ojcze chrzestny. Ale Giovanni, ja mam przecież syna. A, to nie. Zara, obraziłeś moją rodzinę. A kto obraża moją rodzinę, obraża też mnie. A kto obraża mnie, obraża też moją rodzinę. A kto obraża moją rodzinę, obraża też mnie. Dobrze, ojcze chrzestny. Zapamiętam tę lekcję. Nic nie zapamiętasz. Obraziłeś mnie i moją rodzinę, więc musisz zginąć. Muszę? Jak nie chcesz, to nie. No to nie chcę. A ja na drogę napisz jeszcze czekoladę, nie? Zabawa tkwi, kto Fifi? Ladies and gentlemen, now the moment you will be waiting for. The world famous twist contest. This is the where unlucky couple can win the fancy trophy that Paula is holding. Now, who will be our first contest? Over here! I do believe myself as my husband and your boss told me to take me out and do whatever I want. Now, I wanna win, I wanna dance. No, I don't try something that's good. Of course, come on. Our first contest, here's the evening. Let's grade them. Now, young lady, what's your name? Mrs. Newlands. And your fellow? Lucy Vega. Take it away. Thank you.
Teraz swoją setkę zaprezentuje klasa trzecia. Dawno temu na Krecie. Proszę, nie mylcie jej ze zwierzęciem. Kreta to wyspa. No dobrze, więc na Krecie rządzi mój ojczulek. Minos. Cały czas wpakuje się w kłopoty. Na przykład, gdy rozgniewał bogów, to dostałam brata Minotaura. Pół byka, pół człowieka. Dlatego mój kochany ojciec poprosił Dedala, by zbudował dla niego labirynt i go uwięził. Znaczy Minotaura, nie Dedala oczywiście. Każdy, kto próbuje przyjechać do Teb... i pokonać potwora, nie udaje mu się. Niestety. Ariadno, zobacz, co do nas przybył. Jestem Tezeusz z Aten. Król Aigeus jest moim ojcem. A, to wspaniale. Jutro umrzesz. Wybacz, nie lubię Ateńczyków. To długa historia. Mam coś na ciebie. GPS? Nie, ale mam pębeki. Mam robić na drutach? Nie, posłuchaj. Rozwin go, jak będziesz chodził do labiryntu, na pewno się nie zgubisz. A, jak już zabijesz potwora, to zabierzesz mnie do Aten. Mam dosyć tego. GPS-u jeszcze nie wynaleziono. Szkoda. Muszę już iść. Żegnaj, Debeusie. Mam na imię Tezeusz. Nieważne, i tak zginiesz. Sorry, gościu, ale musisz zginąć. Moment. Powiedz, ser. Musiałem zrobić zdjęcie, bo inaczej nikt by mi nie uwierzył. Ty jednak żyjesz, Krytiksie. Tak. Zabiłem potwora i mam na imię Tezeusz. Wielkie brawa dla klasy trzeciej. Następną konkurencją są potrawy i słodkie wypieki udekorowane w stylu wylosowanych przez klasę epok. Jury będzie brać pod uwagę wystrój stolika, nawiązanie do epok i pomysłowość prezentowanych przez. Zapraszamy jury do podejścia do stolików i ocenienie przygotowanych potraw.
Służba na kryć do stołu, czas na ucztę. Szambelanie czy trubadurki już dotarły? Prosić. Tak, niech wejdą. Zaśpiewam na wasze życzenie tylko co? Zaśpiewaj wilczą zamieć. Wedle życzenia, moja pani.
Zapachniało powietrze jesieni, z wiatrem zimnym uleciał suset. Tak być musi, niczego nie mogą już zmienić brylanty na końcach twych rzęs. Któż to przybył? Czyżby nie proszony gość? To ja, Sir Reynald. Przybywam z krucjaty po mą kochaną Milady Anarietę. Czyżbyś ty, król, wydał mą kochaną za innego? Myślałem, że poległeś na polu bitwy. Jak widzisz, królu, nie. Jestem żywy, a tego, który obejmuje mu kochaną, wyzywam na pojedynek. Jestem Sir Garrett i przyjmuję twoje wyzwanie. Do stołu, a agentkowie niech zabiorą ciało do kostnicy. Jutro trzeba będzie zaplanować pogrzeb. Jako kolejna zaprezentuje się klasa 2B. Rok 1927 przynosi nam wiele zaskakujących wrażeń i niesamowitych osobowości. Witam bardzo serdecznie na pierwszym w historii rozdaniu nagród filmowych. Szczególnie witam szanowne jury, uczestników oraz naszą cudowną, niezastąpioną publiczność. Aby rozluźnić nieco atmosferę, zapraszam na scenę tancerki zespołu Singers. Powitamy na bardzo dobrze. Yeah!
co wszyscy czekali. Nadszedł czas, by wręczyć nagrodę Bocianiego Gniazda. Pierwszą w historii nagrodę Bocianiego Gniazda zdobywa Charlie Chaplin. Zapraszamy serdecznie. O, Natalia ma taki pęd. Jak co roku przyszła wiosna. Pora piękna i radosna. A więc, panie i panowie, Charlie dziś wam prawdę powie. W imieniu klasy 2B chcieliśmy bardzo podziękować pani profesor Katarzynie Krukowskiej za organizację dzisiejszego eventu. Następna zaprezentuje się klasa 1B. Oh,
Jako ostatnia wystąpi klasa pierwsza AC. Ta historia zaczerpnięta jest z prawdziwych wydarzeń. Od wielu, wielu lat rody Indian i kowbojów toczyli pomiędzy sobą bitwy. W tej historii przedstawimy wątek miłosny Indianki i kowboja, którzy mimo przekoru losu walczą o swoją miłość. Bardzo się za tobą stęskniłam. Kiedy wyjechałeś, ciągle o tobie myślałam. Nie mogłam skupić się na swojej pracy, bo martwiłam się, czy wszystko jest z tobą w porządku. Ashiana, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak ta rozłąka była dla mnie ciężka. Najważniejsze, że teraz mamy siebie i nic nas nie rozłączy. Za rogu podsłuchuje ich Sam, odwieczny przyjaciel Tony'ego z rodu kowbojów. Tony, musimy porozmawiać. Pomiędzy twoim a moim rodem nigdy nie było zgody. Nie możemy się narazić na niebezpieczeństwo. Musimy ukrywać naszą miłość. Jeśli ktoś z mojego albo twojego rodu się dowie, doprowadzi to do wojny, a co gorsze do naszej rozłąki. Nigdy nie dopuszczę do naszego końca. Musimy być dyskretni. Nikt nie może się dowiedzieć. Na pewno będzie to dla nas ciężkie, ale wiedzieliśmy, z czym nasza miłość będzie się wiązać. Ashiana i Tony nie zauważyli, że zostali podsłuchani. Nikt ma się nie dowiedzieć? Chyba już za późno. O ich miłości rozpowiem każdemu, kogo spotkam. Już późna pora, zbierajmy się. Spotkajmy się tu jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia, moja Ashiana. W wiosce kowbojów. Słuchajcie wszyscy kowboje. Nasz wspaniały Sam znalazł sobie dziewczynę. I to nie byle jaką z rodu Indian. Nie możemy dopuścić do tego, żeby jeden z nas miał jakikolwiek kontakt z naszymi wrogami. Musimy pozabijać wszystkich Indian, a w szczególności dziewczyny. W wiosce u Indian rozeszła się wiadomość o romansie Indianki kowboja. Doszły mnie słuchy, że nasza Ashiana znalazła chłopaka, kowboja. Przecież to karygodne. Musimy udać się do wioski kowbojów i zabić wszystkich, a w szczególności tego chłopaka. Dochodzi do walki pomiędzy dwoma rodami. Kowboje strzelają ze swoich rewolwerów, a Indianie bronią się, strzelając z łuku. Z tej walki nikt nie wychodzi cały. Wszyscy upadają na ziemię. Niestety tak kończy się historia miłosna dwóch zakochanych w sobie młodzieńców. Thank you.
występu. Wielkie brawa. Kolejną konkurencją jest wiosenne dyktando. Prosimy o wybranie z każdej klasy po dwie osoby, które zasiądą przy swoich stolikach. Super! Załóż może ten dres z ciemnooliwkowymi cętkami i włóżże te czerwono-pręgowane leginsy z lajkry. Zadasz szyku na dyptaku. Super! Załóż może ten dres z ciemnooliwkowymi cętkami i włóżże te czerwono-pręgowane leginsy z lajkry. Pręgowane leginsy z lajkry. Zadasz szyku na deptaku. Super. Załóż może ten dres z ciemnooliwkowymi cętkami i włóżże te czerwono-pręgowane leginsy z lajkry. Zadasz szyku na deptaku. A może te bladoniebieskie aladynki albo różowe rurki byłyby lepsze? A może te bladoniebieskie aladynki albo różowe rurki byłyby lepsze? A może te bladoniebieskie aladynki albo różowe rurki byłyby lepsze? A może te bladoniebieskie aladynki albo różowe rurki byłyby lepsze? Ostatnią konkurencją jest zbudowanie wieży z klocków. Prosimy o wytypowanie dwóch osób z każdej klasy. Każda drużyna ma 60 sekund na ułożenie jak najwyższej wieży. Przypominam, że każda drużyna ma na ułożenie wieży 60 sekund. Ta wieża musi na pod koniec stać i być jak najwyższa. Wszyscy gotowi? Wszyscy gotowi? Czas start. Dobrze, Miłosz, dawaj! Jedziesz, Miłosz, uda ci się! Szybciej, Miłosz! Trzydzieści sekund do końca. Dobrze, dobrze! Masz? Dobrze! Dawaj, dawaj, kubak! Dawaj, bije! Na spokojnie! Dawaj, łupa! Wygrywacie, na spokojnie! Jezu, nie mi! Tutoria! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Proszę przyjąć sprawdzenie budowli i spisanie wyników. Dziękujemy bardzo wszystkim klasom za występy i prosimy jury o podsumowanie wyników. Teraz przerwiamy rozstrzygnięcia. Prosimy pana dyrektora o wręczenie dyplomów i nagród. Chyba się nie pomylę, ja pogratuluję wszystkim wspaniałym i podziękuję za wspaniałą zabawę i nie na sztukę, że te pomysły wyszedzimy. No i dziękuję, że mam zaszczyt ogłosić wyniki konkursu. A według jury 7
siódme miejsce, bo 7 drużyn startowało. 7 miejsce zajęła klasa trzecia. Klasa trzecia jako nagrodę otrzymuje dzień do spytania. No nie to żadna nagroda, bo oni powinni pragnąć ciągle pytanie, tym bardziej, że nie cały chyba miesiąc jeszcze wykonują szkoły. No ale cóż, nagroda jest. Miejsce szóste. Miejsce szóste zajęła klasa druga B. Prosimy przedstawiciela klasy drugiej B. Nagroda, dzień do spotkania. Miejsce piąte, klasa pierwsza B. Powiem, że wszyscy od miejsca 7 do 1 otrzymują tę nagrodę, jeden z nich bez pytania, tak? Czwarte miejsce zajęła klasa druga A. Miejsce na podium, pierwsza gimnazjum. A jeszcze dodatkowo nagroda na... Proszę, chodź tu jeszcze, bo oprócz tego dnia bez pytania, to jeszcze tutaj voucher na niezdrowe jedzenie. Drugie miejsce dla klasy pierwszej A. Restauracji na pol, a miejsce pierwsze.